Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Globsek w Bratysławie. Wielkie wydarzenie, wiele znanych nazwisk. Prezydenci, premierzy, ministrowie. Właściwie po co? Dlaczego tu przyjechali? Globsec jest największą konferencją bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Istnieje już chyba 17 lat, 17 czy 18. Tradycyjnie to było spotkanie głównie skoncentrowane wokół Grupy Wyszehradzkiej. Także prawie zawsze tutaj mieliśmy na Globseku spotkanie 4 premierów Grupy Wyszehradzkiej i osób z tym związanych, czyli też po pewnym czasie do tej Grupy Wyszehradzkiej zaczęły też dołączać inne państwa. Teraz na przykład w tym roku mamy bardzo dużo państw Półwyspu Bałkańskiego w ogóle z regionu. No i też jakby no, konferencja staje się taką bardziej transatlantyckim i europejskim wydarzeniem. Jest to po prostu środkowoeuropejski odpowiednik monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Tylko tyle, że ta, szczerze powiedziawszy, jest większa tak naprawdę niż Monachium. Grupa Wyszehradzka, czy ona dzisiaj ma jeszcze jakiś sens? Czy ona jest w stanie funkcjonować? Jest jakaś przyszłość dla tej organizacji w świetle no, chociażby sprzeciwu Węgier wobec sankcji, czy też wyłączeń, których domaga się Słowacja? Oczywiście jest tutaj problem związany z tym, o czym pan mówił, czyli w istocie z odmiennym stanowiskiem Węgier wobec kwestii ukraińskiej, a ta konferencja jest skoncentrowana na Ukrainie, w związku z tym sytuacja, w której no, Węgry tak naprawdę no, są tym prorosyjskim agentem wewnątrz Unii Europejskiej, no to trudno mówić tutaj o zapraszaniu Węgier. W związku z tym ta formuła wyszehradzka jest tą formułą, która no, w tym roku nie jest odzwierciedlona w programie konferencji, który jest po prostu skoncentrowany na promowaniu wsparcia dla Ukrainy. Wsparcie dla Ukrainy zakrojone na szeroką skalę, bo są tutaj i Włosi, i Hindusi, a także przedstawiciele wielu innych państw. No, to jest konferencja globalna, ale też mamy bardzo dużo osób z Ukrainy. Wczoraj na otwarciu konferencji przemawiał prezydent Zeleński, była też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wiele deklaracji padło, moim zdaniem bardzo istotnych, na przykład Austriacy jasno zadeklarowali wczoraj, że będzie austriackie wsparcie dla przyznania statusu kandydata dla Ukrainy, kandydata do Unii Europejskiej, do pełnego członka Unii Europejskiej. A Austria do niedawna była tym państwem, które no, należało do sceptyków. Także no, to była moim zdaniem bardzo istotna deklaracja. No właśnie między innymi takie spotkania jak to temu służą, do po prostu podkreślenia no, wagi tego wsparcia, które jest potrzebne i też pokazania innym państwom, że no, w istocie no, większość już jest za tym. Kiedy jest takie zrozumienie ze strony Austrii i innych państw, które są sceptyczne, no to po prostu zaczyna się ten tak zwany efekt domina. Wśród sceptyków, swego rodzaju sceptyków, była także Gruzja, chociaż wszystkich to chyba zaskoczyło. Jest tutaj premier Gruzji, a także wicepremier Gruzji. Czy ta ich pozycja uległa zmianie? Czy przestali być aż tak sceptyczni? Ja nie sądzę, żeby to chodziło o sceptycyzm. Ja myślę, że tak naprawdę po prostu Gruzji chodzi o to, żeby być na równi traktowaną z Ukrainą. Także no w tej chwili to jest tak, że to Ukraina ma wielkie szanse na to, żeby rozpocząć negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej, mieć przyznany status kandydata na członka, a Gruzja czy Mołdawia, które również złożyły aplikację, wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, nie są w ten sam sposób traktowane. No, z oczywistych względów na Ukrainie jest wojna, Ukraina jest no, w tej chwili tym przedmurzem, które no, broni cywilizacji zachodniej. Tego samego o Gruzji czy też Mołdawii no, nie możemy w tym momencie powiedzieć, w związku z tym no, inaczej troszeczkę podchodzimy do tych wniosków. Mówi pan o poważnych deklaracjach. Czy w takim świetle też ocenia pan wystąpienie pani Ursuli von der Leyen? No to była bardzo poważna deklaracja. Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała wczoraj, że przyznanie statusu kandydata na członka Unii Europejskiej Ukrainie jest tak naprawdę obowiązkiem Unii Europejskiej i że to jest po prostu to działanie, które no jest tutaj ewidentny imperatyw moralny. Ten status powinien być przyznany i że to również jest w interesie samej Unii Europejskiej. Z jednej strony imperatyw moralny, obowiązek Unii Europejskiej, a z drugiej strony no, deklaracje takie jak niedawna ministra do spraw europejskich Francji
o bardzo długiej perspektywie czasowej tego członkostwa. Jak tutaj uczestnicy forum to postrzegają? No po prostu tak zwane advocacy, czyli budowanie grupy sojuszników dla tak poważnej zmiany Unii Europejskiej, no po prostu zajmuje trochę czasu i zawsze będziemy mieć do czynienia z jakimś sceptycyzmem. Na przykład w tej chwili państwem, które jest najbardziej sceptyczne wobec tego wniosku jest Holandia i Dania. No, także no, tego byśmy się raczej nie spodziewali, no ale tak jest. Także chodzi po prostu o zbudowanie takiej no, silnej proukraińskiej koalicji w Unii Europejskiej. Jak wiadomo, Polska jest tym państwem wiodącym w budowaniu takiej koalicji, ale również Słowacja. I między innymi takie konferencje jak ta, w której no, zaprasza się czołowych przedstawicieli parlamentu ukraińskiego, którzy mają okazję przy takiej okazji usiąść w pokoju gdzieś tutaj z boku i porozmawiać tak szczerze w cztery oczy z parlamentarzystami duńskimi, holenderskimi, niemieckimi, no to w takich momentach się właśnie buduje po prostu wsparcie i buduje się taką koalicję na rzecz wsparcia Ukrainy. A jednak ci parlamentarzyści ukraińscy mogli być trochę rozczarowani, bo na ulicach Bratysławy za bardzo flag Ukrainy i innych symboli poparcia nie widać. Nie sądzę, żeby byli rozczarowani. No wczoraj pani prezydent Słowacji, pani Czaputowa, otwierała konferencję. Zaraz po niej przemawiała Ursula von der Leyen, prezydent Zieleński. Na konferencji jest obecny premier Heger, minister spraw zagranicznych również. Wczoraj była wielka gala zorganizowana, która była kompletnie poświęcona wsparciu dla Ukrainy. Ukraina została zresztą jako po raz pierwszy w historii Globseku nagroda została przyznana państwu. Czyli tym państwem jest Ukraina. Dzisiaj jest organizowany koncert na rzecz wsparcia Ukrainy i też konferencja donorów. I mówi się tutaj o bardzo konkretnych rzeczach. Mówi się o takich rzeczach na przykład, że no, na Ukrainie brakuje okien. Brakuje okien i Ukraina nie ma w tej chwili produkcyjnej możliwości dostarczenia, wyprodukowania tych okien. Bo po prostu przemysł jest w tak złym stanie i te firmy, które to produkowały, nie są w stanie tego robić. No i przy takiej okazji jak ta, to może się wydawać banalna rzecz, ale tak naprawdę no, dla Ukraińców, którzy mieszkają gdzieś w jakimś zdewastowanym bloku, to są rzeczy bardzo istotne i takie sprawy się tutaj załatwia. Wspomniał pan o licznej obecności przedstawicieli Bałkanów, Bałkanów Zachodnich zwłaszcza. Czy oni się boją Rosji? Czy dlatego tutaj są? Czy czegoś innego szukają? No jesteśmy troszeczkę na południe jakby od Polski, jakby, czyli silniejsza obecność Bałkanów tutaj zawsze miała miejsce na tej konferencji. Jakby to, o czym, tak jak my tradycyjnie zawsze patrzymy na wschód, to Słowacy i Węgrzy tradycyjnie raczej patrzyli na południe, więc jakby oni mają tutaj swój jakby network, swoją sieć powiązań, swoje zainteresowania. No, do tego dochodzi w tej chwili na Słowacji również bardzo potężne zainteresowanie Ukrainą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Który przeprowadził Piotr Mateusz Junior Bobołowicz z Marcinem Zaborowskim, dyrektorem do spraw polityki GlobSec. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.